Witam was serdecznie, ja jestem Sarcza, wy oglądacie ósmy odcinek z The Evil Within. Jesteśmy przed busem, gdzie byłem już w poprzednim odcinku i tam w prawo mamy wejście na placyk, gdzie już częściowo wyczyściłem teren z przeciwników. To jest konkretnie tutaj, patrząc na mapkę. Jednak zanim tam się udamy, to jeszcze zobaczyłem, że tutaj po drodze jest jedna roślinka do zdobycia, więc warto by było sobie ją zgarnąć. Dobra. To by było na tyle, chociaż w sumie tutaj też się tak nie rozejrzałem dokładniej. Jasny gwint. Kurde, myślałem, że ją, szczerze mówiąc, jeszcze zgniotę, ale nie za bardzo. O, wyjdziesz. Dobra. Jeszcze jeden celny strzał. Tak jest. Też ostatnio sobie zwiększyłem możliwości mojego pistoletu, żeby była większa szansa na obrażenia krytyczne. I to chyba też tutaj zdaje egzamin automatycznie. Tymczasem jednak udajmy się w tę stronę, gdzie właśnie ostatnio już wam mówiłem, że jeszcze się tu wrócimy. Bo tak do końca jeszcze tego nie przeszukałem. Nawet i od tej strony widzę, że mamy jeszcze jakieś części broni. I muszę uważać, bo gdzieś po tamtej stronie było widać i słychać kolejnych przeciwników. Więc muszę uważać. Ale chcę najpierw się rozejrzeć również i tutaj. Bo jeszcze nie eksplorowaliśmy. A można się dostać do środka z tego, co widzę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jest wejście. No i znowu słyszę tych przeciwników właśnie z tamtej strony, więc muszę tutaj być ostrożnym. To zadziała. Shit. Gotta restore power these doors. Maybe that wire leads to a power source or something. No jasne, oczywiście w tę stronę, kurczę, gdzie mamy tych wrogów właśnie, no. Nie ma lekko, trzeba będzie sobie z nimi poradzić. Teraz tak, bo tutaj ostatnio już do tej ciężarówki wszedłem, więc nie będę teraz ponownie tego robił. Ale tutaj uważajmy. Wow! To mnie zaskoczyłaś teraz. Czekajcie, wycofajmy się, żeby tamci się przynajmniej nie obudzili nagle, że mnie zaatakują. Ostrożnie! Aj, nie trafiłem teraz, ale spokojnie. Nie spanikować tutaj. Idealnie. I patrzcie, i to były zdecydowanie obrażenia krytyczne, bo jednym strzałem ją załatwiłem. Ekstra. 500 zielonego żelu. Teraz pytanie, czy tamci przeciwnicy, których widziałem właśnie w poprzednim odcinku, czy oni tutaj się przemieścili? Nie, nadal tutaj są. A to dobrze. To w takim razie bardzo dobrze. Z jednej strony nie mogę biegać, żeby nie narobić hałasu. A czekajcie, bo ja teoretycznie mogę wejść tutaj na górę, skąd ona zeskoczyła. I tutaj też coś mamy, tak na marginesie. Zobaczmy, bo coś tu jest. Nieznany rezonans. That doesn't sound like any of the other ones. Walls won't stop it. Doors won't stop it. No kurde, pytanie, gdzie to jest? Tutaj. Ale słyszeliście te dźwięki jakieś dziwne. Trochę to przerażające, ale będziemy chcieli sprawdzić. Tutaj butelka. I patrzcie, właśnie tutaj są. Ale to czekajcie, może w końcu będzie okazja, żeby przetestować sobie kuszę. Wziąłbym sobie, szczerze mówiąc, bełt wybuchający. Dostosowanie zasięgu. Doładowanie kuszy strażnika przed strzałem sprawia, że bełt leci dalej. Można w dowolnej chwili puścić lewy trigger, by anulować strzał. Okej. Zmieńmy bełt na inny. Czyli przytrzymujemy prawy trigger. Tak, żeby się odbiło na nich. Albo nawet nie tyle się odbiło, bo to jest ta linka chyba, tak?
Teraz powinno być chyba okej. Idealnie. I o to chodzi, kurczę. Dobra, bo tu jest jeszcze zejście po drugiej stronie, ale to będę mógł normalnie przejść, czy nie za bardzo? Może nie do końca, więc na razie jeszcze przejdę tędy. Spróbuję się dostać tutaj, gdzie oni byli. Wygląda na to, że jest to możliwe. Zresztą ja chyba muszę tutaj podejść. Toporek mam przy sobie, ale nie zabiorę, bo już mam jeden. Otwieramy. Jeszcze tego. Przeszukać, zabrać ten zielony żel. No i dobra, włączymy tutaj zasilanie najwyraźniej. Tak jest. A więc teraz powinno zadziałać. No dobra, to w sumie najpierw tam wejdę, a później zobaczymy to, co jest na obrzeżach. Ciekaw jestem, czy tutaj w środku jeszcze mnie coś nie czeka. Wszystko przeładowane na wszelki wypadek. Zapisywanie, więc coś się może dziać. To jest zawsze jakiś tam znak, że wchodzimy do nowej lokacji i może nas coś zaskoczyć. Dobra, no tutaj nic nie ma na razie. Dopiero... Oj! Kurde, nikogo nie ma, tak? Patrzcie, on padł. Nie podoba mi się to. To mi się bardzo nie podoba. Myślałem, że to jest, kurde, jeden z tych zombiaków, a tu proszę. Teoretycznie nikogo ani niczego nie widać. Jejku! Co to było? Przewróć kopnięciem baryłkę z ropą. Ha! To też swoją drogą. Może być użyteczne w niektórych sytuacjach. Może sprawić, że wyleje się z nich ropa i stworzy dużą kałużę. Właśnie. Choć to też oczywiście może być zagranie przeciwko mnie, ale... Przygotujmy to w razie czego. Gra raczej nie bez powodu mi tutaj to... daje. Informuje o tym. Zabierzmy jeszcze ten zielony żel stąd. No i wygląda na to, że przejście jest tędy. Nie, ale nie mogę nic zrobić. To dziwne. To jak ja się mam w takim razie przedostać na drugą stronę? Patrzcie, rozbić tego nie mogę, a więc strzelając też nie dam rady. Strasznie dziwna sprawa. A może później dopiero musimy tutaj wrócić? Trochę tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, no na razie opuśćmy to miejsce, ale będę o tym pamiętać, żeby w razie czego jeszcze tutaj wrócić. I zobaczymy. Bo tak to tutaj działa, że jeśli czegoś nie możemy rozbić uderzeniem toporkiem, to tak samo nie możemy też tego rozbić pistoletem czy strzelbą. No ale skoro tam coś jest, to jeszcze na pewno będzie możliwość, żeby tam się dostać. Na razie zejdźmy tutaj. Będziemy ruszać dalej coraz bardziej na północ i może też sprawdzimy ten rezonans, który tutaj mieliśmy. Proszę bardzo, w środku kolejne części broni. Metalowa rura i proch strzelniczy. To było na tyle. Tutaj jeszcze coś. Kolejna metalowa rura. W tym pojeździe niczego nie znajdziemy. Ale za to tutaj mogę porozbijać te skrzynie. Zawsze warto spróbować i mamy części broni. No i tutaj wzdłuż tej ulicy to ja jeszcze nie szedłem. Więc też można by się rozejrzeć. Tutaj kurde zniszczone kompletnie. Tam mamy jeszcze roślinkę. Dobra, bądźmy ostrożni, bo to są nowe tereny. Nigdy nie wiadomo, czy czegoś tutaj
nie znajdziemy. I przede wszystkim tam, no po tej stronie już byłem, tak? Pamiętamy doskonale. I tam jeszcze jest ten budynek. Tutaj poza tym myślę, że ci tutaj się pobudzą. Prędzej czy później. O nie, są tutaj w środku. No dobra, otwieramy. Jasny gwint, ale ilu ich tu jest? O, w mordę, nie myślałem, że aż tylu. To drobna przesada, czekajcie. O, w mordę. Dobra, dobra, dobra. Chciałem ich wypuścić z tego względu, że wtedy jest zawsze szansa na to. Ach. Dobra. Czekajcie, weźmy sobie... Nie. Kurde, czekaj, 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 czekaj. Tak jest. O to mi właśnie chodziło. Tego jeszcze trzeba dobić. Chciałem ich wypuścić, żeby sobie zdobyć trochę zielonego żelu, no i... Powinno się udać. Ten jeszcze żyje. To już nie. Idealnie. No tutaj akurat by się przydał może pistolet z sterownikiem laserowym, ale już nie wyciągałem go specjalnie. No i dałem radę. Wszystkich pokonałem. Jeszcze kurde muszę pamiętać, żeby korzystać z toporka, zwłaszcza jak widzę kolesi z toporkami. Tutaj aż dwa były. Więc też mogłem teoretycznie zaoszczędzić amunicji, ale... Wiecie, że ja jestem oszczędny, więc jeśli wykorzystam czegoś więcej niż powinienem, no to tym lepiej tak naprawdę, tym lepiej też dla was. A w końcu mogłem też wam pokazać, jak działa ten bełt elektryczny. I ja muszę właśnie uważać, bo teraz, żeby to naładować, bo później może być tak, że czegoś nie mam gotowego. Dobra, tych nie przeszukam. Ale kurde, no wiedziałem, słyszałem, że tutaj są przeciwnicy. Ta ciężarówka aż cała chodziła, ale nie sądziłem, że będzie ich aż tylu. Mam nadzieję, że to co jest w środku jeszcze coś mi da fajnego. Naboje do strzelby i apteczka, której już nie podniosę. No dobra. Szkoda, że nie mogę też więcej nosić apteczek, bo tylko jedna to mało. I tu mnie ciągle, kurczę, to zastanawia. Ona ewidentnie się podniesie, bo nawet teraz widziałem, jak się ruszyła jej fryzurka. Ha, oczywiście. Żeby inaczej. Dobra, załatwiona. Tak samo chciałbym sprawdzić tego gościa tutaj obok. Też pewnie wstanie. No oczywiście, że tak. I właśnie skorzystałem specjalnie z toporka, żeby teraz się wrócić i zabrać stamtąd. Też kurde, nie wiadomo jak długo to leży w tamtym miejscu. Tu jest jeszcze kurde jedna, możliwe, że też wstanie. Oby to jeszcze leżało, co? Mam taką nadzieję. Czekajcie, to było jeszcze tutaj dalej? Tak. Na szczęście leżą toporki. Ciekawe, czy tak w nieskończoność będą tutaj właśnie leżeć. Ja jeszcze sprawdzę w takim razie, czy to tutaj można wyeliminować. Czy ona już tak jest zabita na amen, że tak powiem. Zaraz się przekonamy jednym uderzeniem. No nie. Ta zdecydowanie już nie wstanie. Ale że tutaj ci mogą wstać, to byłem pewien już kiedy swego czasu tutaj przeszedłem. To było oczywiste. O! Tutaj mamy znowu kluczyk. A ten posąg oczywiście nie jest do zniszczenia, przypominam. Jak to wygląda na mapie? Jesteśmy tutaj. Tu mamy jeszcze te kolejne budynki, które również będę chciał sprawdzić, ale to po kolei, no bo tutaj się nie dostanę. To jasne. Sprawdźmy po kolei te budynki w takim razie. Dopóki nie trafimy na takie rozdziały, gdzie będziemy mieli bardziej liniowe lokacje, no to tutaj spędzimy sporo jeszcze czasu w trzecim rozdziale, jak sami widzicie, bo zdecydowanie jest co odkrywać. A to jest też o tyle ciekawe, że na przykład ostatnio, jak wykonywałem to zadanie poboczne, to też dostaliśmy jakieś kolejne ciekawe informacje na temat tego fotografa nieszczęsnego. Kolejną jego ofiarę poznaliśmy.
się zastanawiam, czy teraz właśnie tutaj nie przejść, bo to chyba koniec drogi tu będzie, na to wygląda. Tylko że kurczę, miałem jeszcze sprawdzić to najpierw. Już sam nie wiem. Może jednak mimo wszystko zostawię to sobie na później. Bo niech będzie oddzielone tą ulicą. To, czego jeszcze nie sprawdziłem. Na razie, póki mogę, to ja sobie biegam tutaj. Czuję się na tyle pewnie, przynajmniej na razie, że mogę sobie na takie bieganie pozwolić. Dobra, mamy zioło. Po raz kolejny. Tutaj również roślinka. Oj! No to mamy kolejną niespodziankę. Tak się kończy bieganie, ale to dobrze, bo będziemy mieli znowu walkę i możliwość zdobycia czegoś. To znaczy zielonego żelu oczywiście. Dobra, tego załatwię jednym uderzeniem. Tak jest. A tamtą teraz dobijemy. Idealnie. I teoretycznie jeszcze by się przydało wrócić po następny toporek, który był tam wcześniej. Zabieramy zielony żel. Jak najwięcej tego zdobywać, żeby mieć później możliwość ulepszania naszej postaci. Naprawdę zielony żel jest tutaj w cenie. Dobra, chciałbym się teraz dostać do tego budynku, bo chyba mogę tutaj wejść. Oznaczę sobie tego martwego funkcjonariusza, ale to jest jeszcze troszkę dalej. To mogę otworzyć. Okej, od razu się zamknęło. No ale w środku jest parę rzeczy. Od tej strony też można się chyba przedostać. Najpierw zabierzemy wszystko, co się da. Tutaj może coś w szufladzie. No! Zdecydowanie warto było się tutaj dostać. Jest nawet warsztat, więc teoretycznie można sobie ulepszyć broń, ewentualnie wytworzyć naboje. 180 części, więc chyba nadal jeszcze pozbieram, żeby mieć ostatecznie możliwość zwiększenia obrażeń pistoletu. To już aż 200 właśnie części to wymaga. Teoretycznie siła ognia jeszcze strzelby, ale to aż 240, no to dobra. Jeszcze strzały krytyczne przy strzelbie. Dobra, to wezmę jednak to najpierw. Niech będzie. Zawsze strzały krytyczne też warto sobie rozwijać. Okej, czyli tutaj wychodzimy z której strony? To mnie jeszcze nie było. Bo to jest to miejsce, gdzie mamy spotkać tego martwego funkcjonariusza. Przeszukajmy go w takim razie. No i patrzcie, zdobywamy rzeczywiście naboje do strzelby, ale uwaga! Wydawało mi się, że słyszałem znowu jakiegoś zombiaka. No i faktycznie. Tu jest! Skubany. I patrzcie, wejdzie tu do mnie! To chyba nie jeden nawet. To chodź tu. Załatwiony i kolejny kurde tutaj już wszedł. Uwaga! Skubany miał ten koktajl Mołotowa. Ale sam kurczę na to wpadł, jak go załatwiłem. Wystarczyłoby oczywiście strzelić mu na przykład w ten koktajl albo w rękę. Ale już miałem strzelbę wyciągniętą, więc z niej skorzystałem. No kurde, na każdym kroku jakaś pułapka. Byłem tutaj zamknięty, więc idealne miejsce na pułapkę. Faktycznie twórcy oczywiście z tego skorzystali. No dobra, skoro ta sprawa załatwiona, skoro tutaj już przeszukaliśmy, to możemy ruszać dalej. Sprawdziłbym jeszcze te dwa budynki tutaj na wprost, a później skierował się już tu. Gdzie mamy ten, a raczej gdzie mieliśmy ten głos kobiety wcześniej. Żebym się tutaj tylko nie pogubił. I w miarę możliwości jednak zebrał, co się tylko da. Oczywiście ja też czytam na bieżąco wasze komentarze, więc nawet jeśli coś tam ważnego bym ominął, a wy to zauważycie, to ja też mogę na to na bieżąco reagować. No pomijając fakt, że mogę już mieć jakiś kolejny odcinek nagrany, gdzie skończę dany rozdział, to wiadomo, że już później się nie cofnę. Tak czy siak, no staram się jak najwięcej rzeczy zbierać. To później będzie miało oczywiście
naturalne przełożenie na to, jak sobie będę radził dalej. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze przebiegnę się tutaj, bo chcę koniecznie zdobyć ten toporek, dopóki jeszcze mi nie zniknie, o ile w ogóle znika. Toporek nadal leży, więc zabieramy go. I ruszmy jeszcze. Chociaż wydaje mi się, że te budynki, które są oznaczone, które miałem jeszcze sprawdzić, to są właśnie te tutaj, więc ja się do nich nie dostanę zdecydowanie. O, a poza tym tędy to jest zablokowane nawet przejście. Chociaż nasz bohater może się na szczęście wspinać, to dobrze. Tego jednak jeszcze nie przeszukiwałem. O, proszę, i tym razem coś znaleźliśmy. Proch strzelniczy. Może nie za dużo, ale zawsze coś. Tu jest jeszcze więcej czegoś. Lecimy dalej. Ten tutaj nie wstanie. Ha, kurde. Skubaniec. I znowu zużyłem sobie toporek właśnie. Pamiętam, że gdzieś tam po drodze też były jeszcze jakieś toporki, no ale już nie będziemy się wracać. Dobra, czyli ostatecznie muszę udać się w tę stronę, jeśli chcę przejść w stronę tego rezonansu. Ja sobie to oznaczę. Tędy chyba mogę przejść, bo są normalne krzaczki. Ale uwaga, bo tutaj mogą jeszcze wstać kolejni przeciwnicy. Zdecydowanie muszę się tego spodziewać. Tamten zwłaszcza. Wygląda bardzo podejrzanie. Tu mamy następnego. Oj tak, oni tutaj powstają. Dobra, przynajmniej ty nie wstaniesz. Ten może też nie, ale... A jednak, też by wstał. Lepiej właśnie trafić takiego zanim wstanie, bo wtedy jest chyba jeszcze większa szansa, że od jednego strzału go zabijemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jest jeszcze ktoś. Tutaj. Nie ruszaj się. Chcecie trafić. Patrzcie, poszedł sobie. Spokojnie w takim razie. Może dam radę go dziabnąć. Tylko, że teraz nie wiem. Próbuję przejść za nim. Ukrywam się jeszcze tutaj w krzaczkach. Ajajaj, troszeczkę teraz się boję, że się na mnie natknie akurat. Teraz mnie nie powinien widzieć, bo jestem ukryty. Dobra, lecimy. No i załatwiony, a do tego obok mamy jeszcze toporek, więc super. To mi się podoba. Zabieramy. Cały czas zapobiegawczo wyłączam latarkę, kiedy się zbliżam do nich, chociaż właśnie wydaje mi się, że to nie jest konieczne. Dobra, tutaj mamy następnego. Pewnie też wstanie, więc go załatwię. A, proszę bardzo. Zdjęty. Jak tutaj trzeba uważać, zwłaszcza, że mamy te różne zarośla i czasem ciężko jest też zauważyć jakiegoś przeciwnika. No już zwłaszcza, jeśli nie pomagamy sobie latarką. Ten nie żyje, bo jest ten zielony żel. A po tej stronie już przechodzimy na drugą. Dobra. Jeszcze mimo wszystko, póki mogę, to dostanę się też tutaj. A, jeszcze mamy te skrzynki. Dodatkowo. Zaskakująco dużo jest tutaj zakamarków, które można by właśnie zbadać. Okej. No, ten tutaj nie wstanie też. Teoretycznie chyba wydaje mi się, że nie powinien. Ta. Nie wyróżniam się tak bardzo. Tutaj odblokowane przejście. Muszę uważać, bo tu w każdym momencie może ktoś, kurczę, nadejść nagle. Jest tego pełno tutaj do zebrania, super. Zdecydowanie jak wrócimy później do kryjówki, to myślę, że po takich łowach będziemy mieli co zrobić, jeśli chodzi o wytworzenie jakichś ulepszeń broni, albo jeśli chodzi o wykorzystanie zielonego żelu i ulepszenie postaci. Zobaczymy. Oj! Tutaj zdecydowanie ktoś jest, pewnie pod tym. Jak to się ruszyło... Patrzcie, mamy tam kogoś chyba.
Tylko nie jestem pewien, gdzie on ma głowę, więc go nie trafię. Muszę go chyba wydobyć stąd po prostu. Strzelając mu w jakąkolwiek część ciała. Ale się zdradziłeś. Ha, widzicie? Skubany wychodzi od razu. Gin! Jeszcze raz. Jest. Genialnie to teraz wychodzi. Tylko, że już powoli tracę naboje do pistoletu. Za długo sobie nie będę mógł tak strzelać. Jeszcze tylko 4 mi zostały. A tędy ciekawe, czy przejdę. Mogę jak najbardziej. Jejku, która to jest strona, bo... Aha, to tutaj mi jeszcze właśnie nie było. Naprawdę można się lekko pogubić. Chociaż nie. To jest już to miejsce, gdzie byłem, zdecydowanie. Przeszukiwałem to przecież. No dobra, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia, można powiedzieć. Tylko, że od nieco innej strony. Zatem można sobie wrócić i raczej się będę teraz kierował już tą główną ulicą tutaj. Żeby nie było. Oj. Kogoś słyszałem. Przez chwileczkę słyszałem. Ktoś tu musi... Czekajcie, tam jest, tak? Zdecydowanie. Dobra, to ostrożnie. Podejdziemy bliżej, biorąc pod uwagę, że mamy krzaczki, nie powinno być problemu. I to jest ta znowu, której nie można zabić nożykiem. Gorsze jest to, że ona nie zamierza się ruszyć. Ajaj. Może spróbuję ją obejść, ale w razie czego mam chyba toporek jeszcze. Ona mi się odwróci w momencie, jak ja pewnie będę za nią. Czekajcie, zobaczę, czy jest toporek. Mam. Dobra, i czego? A patrzcie, i teraz się odwróciła z Kubana. Ona czuje, że ja tutaj jestem blisko. Zaatakujesz mnie, czy nie? Daję czego? Toporek w pogotowiu, uwaga. Na razie uderzamy, ale i tak trzeba będzie ją dobić. Tak jest. Nie ma tak łatwo. Przeszukajmy tego funkcjonariusza. Jest kolejna. Kolejny raz sakwa ulepszona. 32 naboje będę mógł nosić. Jeśli chodzi o pistolet. Super. Naprawdę genialna sprawa. Tutaj w ogóle jaka posiadłość. Ciekawe, czy będę mógł się do niej dostać. Jeśli tak, to może być też ciekawie. I pomyśleć, że można by było też, kurde, ominąć tyle fajnych miejscówek, co? Zanim dostanę się do tego domu, do którego mam się dostać, to jeszcze też rozejrzę się i tutaj, dookoła. Okej, coś znalazłem. Proch strzelniczy. No bo tutaj się wracam, tu już pobrałem zielony żel, ale nie wchodziłem na przykład jeszcze do budynku tu obok, a tam mamy jeszcze jakiegoś przeciwnika. I można by się do niego spróbować zakraść, bo jest zajęty chyba jakimiś zwłokami. Więc to jest dla mnie dobra informacja, teoretycznie oczywiście. Ale patrzcie, już kurde przestał się zajmować tymi zwłokami, jasny gwint. Podejdźmy tutaj do tych krzaczków. Tam jest ich więcej, o kurde. To nie będzie proste. Tamten mi pewnie zaatakuje prędzej czy później. Ja spróbuję się tutaj zbliżyć troszeczkę. Jak ja uwielbiam klimat tej gry, naprawdę. Trafić teraz ją. Jest? I ten też trafiony? Tak jest, o to mi chodziło. Mam brak amunicji wprawdzie, no i to jest oczywiście poważny problem. No ale zaleta jest taka, że teraz patrzcie. Załatwiłem tych dwóch. Nie ma problemu. Kurde, skoro mi w takim razie się zużyła amunicja, to jeszcze bym w takim razie sobie wytworzył ją. Tutaj teoretycznie jest blisko, szczególnie zanim bym wszedł do tego domu. To jakby nie patrzeć, warto by było sobie amunicję rzeczywiście uzupełnić, bo z tej strony... Że
Czekajcie, z tej strony już byłem, teoretycznie. Tak, to jest ten budynek, do którego ja już swego czasu wchodziłem. Dobrze kojarzę, jak najbardziej. Ale to z kolei na przykład tam jeszcze nie szedłem. To muszę sobie zapamiętać, że tutaj jest teoretycznie możliwość przejścia. A na razie zwiedzamy wszystko to, co jest tutaj, po tej stronie ulicy. Bo tu faktycznie są kolejne budynki. Na razie bym chciał się dostać tutaj do zawartości. A właśnie, mamy proch strzelniczy. A tutaj na przykład byłem, czy nie? No, wydaje mi się, że nie. I w dodatku mamy gościa, który pewnie wstanie za chwileczkę. A ja mam tylko strzelbę. No pewnie do strzelby. Na pewno, kurde, wstanie, kurde! I zaatakuje mnie. No bank mnie zaatakuje. No oczywiście. Ale ładnie, załatwiony jednym strzałem. Od razu obrażenia krytyczne. Strzelę w głowę. Dajcie mi tutaj, kurczę, chociaż parę naboi. Raczej nie za bardzo się natknę na takowe. Może w szufladce coś? Gwoździe, tylko gwoździe, no dobra. To mi musi wystarczyć. Niesamowicie mi czas mija przy tej grze, powiem wam, naprawdę. To tylko dobrze świadczy, kiedy bawimy się tak dobrze, że nawet nie wiadomo, kiedy mija pół godziny. I chciałoby się grać jak najdłużej. Dlatego jeszcze chwileczkę tutaj was podtrzymam, że tak powiem, w niepewności, ale pewnie też do tamtego budynku, żeby sprawdzić to, ten punkt rezonansu, to już się dostaniemy w następnym materiale wobec tego. Ja tak jeszcze właśnie eksploruję sobie tutaj, żeby mieć to w razie czego za sobą. A tu też możliwe, że natrafię na jakieś zwłoki. A, tu jest to miejsce, które już doskonale kojarzę. Tak, tutaj już przebiegałem. Zdecydowanie. No i tutaj jest ten charakterystyczny pojazd. To muszę wam powiedzieć, że całkiem nieźle wyczyściłem tę okolicę, naprawdę. I mimo wszystko na koniec odcinka jeszcze wrócę się do swojej kryjówki, no bo jednak w miarę możliwości, jeśli jest to tylko możliwe, to staram się zapisywać stan gry właśnie w kryjówce, żeby nie liczyć tylko na autosave'a. Czyli do tego budynku też się nie dostanę, a tutaj jak najbardziej. Tu teoretycznie też coś leży, chociaż to chyba tylko buteleczki. Dokładnie tak. Jeszcze mi się wydawało, że coś tu słyszę, ale to pewnie tam po tej stronie, gdzie dopiero w przyszłości się jeszcze udamy. Dobra, słuchajcie, ja w takim razie wybiorę się teraz do kryjówki. O ile tutaj jeszcze nie ma czegoś ciekawego albo kogoś. Pootwierać tutaj te wszelkie skróty, jakie są tylko możliwe. No nie, ale tutaj rzeczywiście ja już byłem. To w takim razie biegnę do kryjówki tutaj na południe. Raczej nic nie powinno mnie spotkać. Jeśli tak, to wtedy oczywiście to zobaczycie. A jeśli nie, to widzimy się na miejscu. Dobra, słuchajcie, powiem wam, że ta kobieta tutaj, to ona ewidentnie może wstać za chwilę. Tak jest. Bo jak przebiegałem, to zobaczyłem, jak jej się znowu fryzurka przez chwilę ruszyła. I w ten sposób gra się zdradziła. Więc to jest tutaj oczywiście przy tym pojeździe, w drodze właśnie do kryjówki. Tutaj będąc już w warsztacie, zwiększymy sobie pojemność magazynka naszej strzelby, żeby móc nosić 5, 6 raczej naboi naraz. Oprócz tego oczywiście tutaj amunicja. Czekajcie, bo widzę, że naboi do strzelby to ja mam akurat sporo. Przeładujmy sobie to przede wszystkim. Nie potrzebuję naboi do strzelby, ale już do pistoletu to jak najbardziej. Zwłaszcza, że nam się teraz zwiększyła ta sakwa. Więc teraz dla odmiany może... Czekajcie, najpierw 20 naboi wytwórzmy. Ja to jeszcze dodatkowo sobie przeładuję. No właśnie. I teraz jeszcze do tego zrobimy 8, żeby było 20 załóżmy.
No i myślę, że to na jakiś czas powinno wystarczyć. Oprócz tego, oczywiście chcę tu jeszcze ulepszyć sobie naszego bohatera. Jego statystyki zobaczymy za teraz. Don't worry, detective. This won't hurt a bit. Przede wszystkim mamy jeszcze jeden kluczyk. Weźmy sobie tutaj tą drugą teraz szafeczkę. Naboje do czego? Do pistoletów. To też nie zbiorę wszystkich. Widzicie, akurat wytworzyłem sobie trochę niepotrzebnie. No ale dobra. Niech to tutaj leży jeszcze prędzej czy później. Będziemy mogli zabrać. There's nothing wrong with being cautious, but you can't avoid fighting forever. Maybe you should think about adding some combat skills. Ha, proszę, jaka sugestia. No bo jak do tej pory jeszcze zdolności bojowych sobie nie rozwijałem, no zwłaszcza, że tutaj tylko 1000 kosztuje, żeby zmniejszyć wahanie celownika przy strzelaniu z broni palnej, no to zdecydowanie weźmy to sobie. A tutaj oczywiście jeszcze bardziej można to rozwijać. 3000. Pozycja strzelecka. Ja się jeszcze muszę zastanowić, co tu jest dalej. Maksymalna wartość wskaźnika zdrowia. To jest w ogóle pozytywne, że ja w tym odcinku chyba ani razu nie oberwałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale faktycznie. Dobra, na razie tu jeszcze chcę maksymalną wartość wskaźnika kondycji zwiększyć, bo to naprawdę mało kosztuje zielonego żelu. No i warto tak sobie podstawowe przynajmniej zdolności tutaj usprawnić. Odzyskujesz więcej zdrowia, używając przedmiotów leczących. Dobra, czyli te podstawowe już zostały faktycznie odblokowane. Tutaj szybsze odzyskiwanie zdrowia, jeśli jest ten stan bliskiej śmierci, bliskiego śmierci. O kurczę, to sam teraz nie wiem, chyba jeszcze może poszedł w te zdrowie, albo właśnie walka ewentualnie. O, ataki wręcz, żeby zadawały większe obrażenia, to też by się mi przydało, szczerze mówiąc. No dobra, to niech będą może te stabilne ręce jeszcze w takim razie. Czy ewentualnie tu jeszcze skradanie. Działanie po cichu. No, to sobie wezmę w takim razie. O, pozwala wykonywać zabójstwa z za rogu bez opuszczania osłony. To kurde, jest tutaj tego pełno. A, widzicie. Rozbicie butelki. Mogą być wykorzystywane automatycznie do wyzwalania się z chwytów niektórych wrogów. Zdecydowanie coś takiego weź... A nie, bo teraz kurczę, nie mam zielonego żelu wystarczająco. No to dobra, weźmy sobie te cichsze jeszcze kroki. Niech będzie tak. Ja tutaj to skradanie też chcę jak najbardziej rozwijać. Na tę chwilę to będzie wszystko. No i jako, że przez cały odcinek ani razu nie oberwałem, to mam pełne zdrowie. A to oznacza, że... Nie muszę napić się kawy, żeby uzupełnić zdrowie, więc ja już tutaj poza nagraniem sobie zapiszę stan gry. Wam chciałem podziękować za oglądanie tego odcinka do końca i mam nadzieję, że będziecie czekali na następne materiały, bo naprawdę powtarzam to już kilka razy, ale świetnie się przy tej grze bawię, czas mi tutaj mija bardzo szybko. No a po waszych komentarzach też widzę, że i wam się tę serię bardzo przyjemnie ogląda, więc mam nadzieję, że tak pozostanie do samego końca. Cześć!